Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim odcinku z serii Rise of Tomb Raider. W ostatnich odcinkach, dokładnie dwóch, przeszliśmy prolog. Lara tutaj ledwo, można powiedzieć, ostatkiem sił zdołała rozpalić ognisko, a my teraz mkniemy dalej. Postanowiłem też, że gry nie będę robił na 100%, gdyż tak naprawdę zajmie to bardzo dużo odcinków. Z tego co widziałem, seria Rise of Tomb Raider zajmuje tak naprawdę 20 odcinków. A na fulla tych odcinków jest chyba około 40. Od roku towarzyszę armii Mongołów jako wysłannik Zakonu Trójcy. Mimo pogańskich obyczajów, ich Han jest wspaniałym dowódcą. Pomagałem mu w podbijaniu całych narodów, paleniu miast i zabijaniu książąt. Wszystko po to, by znaleźć proroka. Rzeź Rusów nie poszła na marne. Wśród łupów znaleźliśmy od dawna poszukiwaną mapę. A dziś rano, po wielu miesiącach wędrówki przez góry, ujrzeliśmy budynki wzniesione w zielonej dolinie otoczonej lodem. Znaleźliśmy Kitiesz. Wciąż opowiadam Hanowi o bogactwach, które zagarnie. Tylko to motywuje go do dalszej wędrówki. Jednak to Bóg odniesie prawdziwe zwycięstwo, gdy zmieciemy proroka z powierzchni ziemi. W końcu boskie źródło będzie nasze. Okej, wszystko fajnie. I tak a propos w ogóle tego stuprocentowego przejścia, to po prostu to co znajdziemy po drodze, ja to zbiorę, a ewentualnie jakieś jaskinie, jeżeli będę chciał coś pozbierać, zdobyć doświadczenie, zrobię to poza odcinkami. Wyciągnąłem wiele wniosków z rzezi w grobowcu proroka. W ciągu ostatnich kilku dni wszyscy moi towarzysze zostali zabici. Wyznawcy fałszywego proroka ginęli setkami, ale ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Zamknąłem grobowiec tak szczelnie jak mogłem i powiedziałem mieszkańcom pobliskiej wioski, że prorok zginął. Zagroziłem im, że to miejsce powinno pozostać w ukryciu. Nie wiem, czy prorok przeżył, ale będę podążał ich śladem. Nikt nie ucieknie przed Zakonem Trójcy. Dobra, bo my musimy iść tam. Tylko pytanie, dlaczego i gdzie Lara ma zamiar iść? Dobra, co my tutaj mamy? Piórka, super. Co? To są ciche strzały, dobra, okej. Czyli krótki jakby strzał, coś tam jest. Czyli bez przycelowania mamy szybki, cichy strzał. Czyli bez naciągania, przepraszam. Bez dłuższego naciągania mamy cichy, szybki strzał. A z naciąganiem oczywiście mocniejszy, ale głośniejszy, dobra. Ja tutaj po drodze też oczywiście zbieram, bo na początku zawsze tego zbierania jest jak najwięcej, ale też powoli będę właśnie szedł w kierunku punktu fabuły, tak? Tutaj mamy monolit, który prawdopodobnie nie przeczy. Tamy standard. O! Trójca. Co to kurwa? Flara jakaś? No, chodź do góry. Słyszysz mnie? Idziemy ich wybić. Jakiś niedźwiedź. Nie to szlak. Co to było? Niedźwiedź, Lara, niedźwiedź. Do oddziału zwiadowczego. Tutaj oddział strażniczy. Zgłoście się. Powiem wam, że z niedźwiedziem trochę słabo. Do oddziału zwiadowczego. Zgłoście się. Mieliśmy zakłócenia podczas ostatniej transmisji. O skurwesyn!
Unik! I spierdzielaj! Hopa! Dawaj, 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 nie po śniegu, nie po śniegu! Hop! Dajesz, Lara! Spadło! Maszuj, 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 maszuj! O kurwa. Jesteśmy w dupie. Unik. F. Oho. No to się... Czego się spodziewać? Niedźwiedź ma siłę. Laro, znowu zapomniałaś, do czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, moja matko. Wybierasz się na nową wyprawę? Tak. Ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć ciebie u swego boku. Ale mam nadzieję, że go nie słyszycie. Zbyt niebezpieczna. Laro, posłuchaj. Pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego. A ja będę z ciebie dumny. Poczekaj, kochanie, muszę odebrać. Coś mi się wydaje, że dopiero teraz Lara zrozumiała, jakie to jest niebezpieczne. No tak naprawdę... To jest cud, że żyje. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, bo... Te liście powinny powstrzymać krwawienie. Mam remont jakiegoś opatrunku. Remont bloku. I ktoś wpadł na genialny pomysł, aby właśnie w tym momencie zacząć puszczać głośną muzykę. Ale mam nadzieję, że na nagraniu tego nie będzie słychać, bo ja to w pokoju słyszę, mimo że mam słuchawki na uszach. Czuję też, że te rewiry będą nam niedługo znane. Dokładnie, bo tam będziemy musieli się dostać. Zdaje się, że szlak prowadzi przez jaskinię. Czyli trzeba zlikwidować niedźwiedzia. Kylim! Kylim go! Tylko jak go kylim? To jest pytanie. Coś mi się wydaje, że strzały to może być... Żmudna i ciężka robota, bo... Tak żywy, to muchomory. Zdaje się, że uda mi się przygotować truciznę. Za trudne strzały. A to już ci powiem, Lara, to jest lepszy pomysł. I coś czuję, że to wejście nie jest takie... Że ktoś na pewno tutaj nie postawił... Postawię sobie takie wejście, nikt tutaj nie wejdzie. Jednak coś było na górze. No i co? Czeka nas wspinaczka, czeka nami. Tak, wspinaczka, czeka nami. Po góralsku, jo! Okej. Okay. I gdzie mamy teraz, Laro, lecieć? Tyrolka, fiu. Hej. No co jest? I widzicie? Na szybkie strzały nawet jeleń nie padł. Ale mamy krewkę. Co dopiero? Ty co jest? Halo? Halo, halo? Ty jeleń mnie zaatakował! Znaczy sarna. Nie lubię tego robić, ale muszę. Albo ty, albo ja. Przepraszam. Ja czemu nie dostaję? Przepraszam. Ale napadają. Ci panie facet jestem. Nie lubię jakoś jak zwierzęta.
Zwierzęta cierpią, dobra. Czyli mieliśmy iść do ogniska, tak? Nie? Tam. No okej. Nie lubię ranić zwierząt. Nie lubię, jak ktoś rani zwierzęta, czy to... Tym bardziej w realu, w życiu prawdziwym. No, w grze to jeszcze w grze, no ale jak patrzę, jak jeden właśnie tak kuleją. Dobrze i tak kurde, no tu. Tak właśnie widzę, że tak kuleją biedne. Nie, to nie dla mnie. Myślałem, że doskoczy. Po co, Laro, idziemy do tej jaskini, powiedz mi? Po grzybki, tak? Pewnie. Ale muza, nie powiem, fajna leci. Co trochę też utrudnia mi w skupieniu się. Coś tu mamy? Oho! Prorok i jego wyznawcy podróżowali pod osłoną nocy szlakiem biegnącym wzdłuż granicy Cesarstwa Wschodniego. Nie wiem, gdzie zmierzają i przypuszczam, że oni także nie. Ale wiedzą, że nie zostawimy ich w spokoju, póki herezja nie zostanie zgładzona. Mieszkańcy terenów granicznych udzielają im schronienia. O dziwo, żaden z nich nie powiedział nic pożytecznego. Nawet gdy grożę im gniewem trójcy lub ostrzem noża przy gardle, milczą. Giną, nigdy nie zdradzając, co wiedzieli. Prorok ma dziwny wpływ na ludzi. To kolejny powód, dla którego należy go uciszyć. No dobra. Czyli mamy tutaj wszystko o prorokach. Tutaj nie przejdziemy. Coś czuję, że będziemy musieli mieć coś a la płonące strzały, magnezyt. Użyj magnezytu, by wykonywać specjalną amunicję i ładunki wybuchowe. To co lubię, kabum. Motherfucker. Kabum. Nie, na pewno tutaj właśnie albo będą wystrzałowe, raczej wybuchowe strzały, albo, no nie, raczej ogniste, bo to jest jakaś winorośl, jakieś krzaczory. I teraz pytanie, czy my musimy, tak, musimy udać się do obozowiska, aby wykonać trujące strzały. Weźmiemy sobie jeszcze trochę surowców. Z tego będzie. Powinnam wrócić do obozowiska i spróbować. Tam od razu też zahaczę, bo coś się świeci. Co ja pierdzielę? Dobra. I siup. Trochę parkuru. Nic wam nie zrobię, tylko sobie wezmę piórka. Fajnie śladu narobi. Kurde. Taki zimowy, piękny klimat. Ja ogólnie lubię, jeśli chodzi o prognozę pogody. Ja uwielbiam pogodę, jeżeli chodzi o zimę. Tutaj no. Tylko po prostu niech ta zima będzie naprawdę solidna, a nie takie, nie taka chlapa, jak to często bywa w Polsce. Ekwipunek, amunicja i robimy. Ile mam tych strzał? Dwie, możemy mieć maksymalnie dwie strzały. Tu coś możemy zrobić? No niestety. Kołczana nie możemy sobie powiększyć. Ale słuchajcie, ja się zastanawiam, czy po prostu jak tylko to... O, tutaj. Umiejętności. To jeszcze nam nie jest potrzebne moim zdaniem. O, to by mi się przydało. I to sobie wezmę, wiecie? Bo amunicja na pewno się na początek przyda. Jak to się brało? Tu? Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Tak, tutaj. Okej, zmienimy sobie broń, raczej ciuchy na kurtkę zimową. Może tak w każdym odcinku będziemy chodzić coraz... Muszę odpocząć. ...nowszym ciuchu. Zimno mi. Jestem zmęczona. Ale zobaczmy.
Czyżby był ranek? Nie, to ty mnie posłuchaj. To odkrycie jest zbyt ważne. Mam gdzieś moją reputację. Nie lubię za bardzo chodzić pod osłoną nocy. O tym, co zrobiłem? Halo? Chciałbym poznać Syberię porankiem. To głupcy! Przerażasz mnie. Wpadłem na trop, Laro. Czegoś bardzo ważnego. Kiedyś zrozumiesz. Nie chcę rozumieć! Chcę, żebyś przestał! I znowu był moim tatą. No nie ukrywajmy, no widać, że... Aha. Widać, że tata Lary trochę miał obsesję. Jacyś tubylcy. Mam nadzieję, że będą ci tubylcy po naszej stronie. Na pewno nam to ułatwi dalszą walkę z właśnie z trójcą. Rozwalcie ją! Czy zobaczy nasze ognisko? Tak, chyba zobaczy nasze ognisko. Ale Lara nie jest głupia. I na pewno... Tak, tak. Na pewno. Tylko pytanie, gdzie my jesteśmy? W krzaczorach? Czy gdzieś na górze? Chyba gdzieś na górze właśnie. Znaleźliśmy kolejne obozowisko. Popiół w ognisku był. Zabicie z ukrycia. Okej. Przeszukamy go sobie. Centrala, rozchodzimy się, żeby odszukać trop. Mhm. Myślę, że takie zabijanie po cichu. Też w ogóle dziwne, że podczas zabijania, nie wiem czy zauważyliście, krótkofalówki też jakby głos się urwał. Mam więcej grzybków. Okej. Okay. Na pewno tutaj jest ich więcej, coś tak strzelam. Oho, właśnie. Podajcie dalej. Tubylcy zastawili wnyki na polanie. To go z kamienia bije? Szukaliśmy trzy ciała, więc mamy wyzwanie ukończone. To jest też pytanie... Chyba nie. Chyba nam to nie obejmuje. Chociaż... Co to jest? Wolę nie strzelać, bo nie wiem, czy to właśnie jest głowa, czy co. Spróbujcie wywołać obiekt przez radio. W ostatnim zgłoszeniu meldowali o ataku. Od tamtej pory cisza. To było kilka minut... Nie, mam pomysł też. Postaram się zrobić po cichutku. Chociaż wiem, że po cichu zajmuje to o wiele dłużej czasu, ale ja po prostu lubię być sneaky biki. Do wszystkich oddziałów uważnie obserwujcie teren. Tubylcy pozostawiali w lesie pułapki. No masz. Dobra. Pytanie, czy tego, czy to ich zabija, czy po prostu oszołamia tylko. Tu jest dwóch. Myśl. Tamten idzie. Więc zostało ich trzech. Szybki tutaj. A. Nie, to pewnie wybuchnie. Gdzie on idzie? Tych dwóch to jeszcze pokonam strzałą. Chyba mam pomysł. Chyba się uda. Nie. Właśnie. Chyba udało się. Tego wyeliminować bez wszczynania alarmu. Wow. Nie chodź tu. Ja pierdziu. Jesteśmy w krzakach.
teraz pytanie. Uwaga, zbliża się! No, zbliża się. No i ładnie. Szybko wykończeni i o to nam chodziło. Bo my teraz ogólnie ciśniemy na niedźwiedzia, nie? Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam go słuchać. Nigdy mnie nie nudzi. Nie byłem nigdy specjalnie wierzący, ale teraz to coś więcej. Prawda. Kiedyś byłem załamany, ale Trójca przywróciła nam życie. Dała cel. Nowy świat czeka. Nawet niedowiarki odegrają w nim rolę. Na pewno nie będziemy to my. Ale słuchajcie, oni chyba są jakąś... coś a la sektą, są heretykami, no bo... nie wiem, czy zauważyliście ten pierwszy facet, który... próbował nam zrobić krzywdę nożem. Miał jakieś stygmaty na rękach, tak mi się przynajmniej wydaje. No i idziemy na... na niedźwiedzia. Ale zbierzemy sobie od razu jeszcze... tutaj różne właśnie surowce przed walką. Czyli jest w jaskini, tak? A jak się strzela trującymi strzałami? Za mało miejsca na walkę. Grzybki. A, środkowy przycisk myszy. Gides. Kabum! Zyskałem trochę czasu. Kabum! Dobra, dostał. Dziwne, że jeszcze żyje. Ciekawe, ile będę musiał jeszcze mu ścieknąć w łeb. Tymi strzałami. Oj, słabo. Oj, słabo. Dawaj, Lara! Ola, no i dupa. No bez jaj! Przecież strzeliłem! Zbuguj się! No ty, ile ty możesz przyjąć na siebie, pajacu? No co za fraje? No padnij, no przecież kudlu! Zginę tu w chuj! Kurde no! No padaj no! No! Już myślałem, że będzie po mnie. Pierwszy minibosik. Zastanawiam się, co by było, jeżeli by nie dostał tymi dwoma strzałami trującymi. Dobra, tutaj niedźwiedź wypatroszony i możemy zwiedzić naszą jego jaskinię tak naprawdę. Czy mamy tutaj coś po drodze? Nie za bardzo. Walka bo bardziej nie była ciężka, tylko bardziej denerwująca i irytująca. Ale też nie ukrywam, ja jestem wielkim dzbanem na temat, znaczy na temat, jeśli chodzi o punkt walki. Okej, mamy dwie strzały. No i tutaj, prawdopodobnie wiem tutaj co będzie, tak się przynajmniej domyślam, ale najpierw posłuchajmy. Przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy Trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu. Jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Chazarów i góry Kaukaz. Tutaj nade mną ma przewagę. Znam wiele języków Imperium, ale poza jego granicami często muszę porozumiewać się za pomocą miecza. W
Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku, zupełnie jakby urodził się z nim. Dobra. Czyli tutaj strzelam, że jest prawdopodobnie jakaś część, bo tak było w poprzedniej serii, bardziej poprzedniej, pierwszej części, o tak no. No i dokładnie, mamy tutaj część do semi-auto pistoletu, ale my lecimy dalej. Dobra. Chyba za bardzo się wczułam w tą grę. Ale co tam? Co my tutaj mamy? Oho! Coś czuję, że tutaj czeka nas większa eksploracja, więc tutaj raczej zakończymy ten odcinek. Zapraszam Was na kolejny. Dzięki, że obejrzeliście. Trzymajcie się. Cześć!